dinner like peanut butter jelly. Do it like I owe you some money. Spread it like peanut butter jelly. Do it like I owe you some money. Money, 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 money. Zrób to po swojemu. Ja. Ale się nie śmiej. No nie śmiej. Wyjdź tam na chwilę. Dobra, chodź, zrób to. Dobra. Okej. Okay. Nie nagramy, nie nagramy tego. To weź stań przede mną. Ale po co? Patrz się w kamerę. Cześć YouTube, jak leci owca warszawski koks? Jeszcze raz, bo miałam nie. Dziwny... Ostatni raz. Dobrze raz, było! Raz, dobrze raz, było, dobrze raz, było. Miałam dziwny głos. Jaki dziwny miałaś? Miałaś taki jak zawsze. Nie, miałaś taki jak zawsze. Miałaś taki jak zawsze. Nie, robimy to już. Proszę, dobra, nie, jedno podejście, tylko stań. Przypnę. Ja się nie przypinam. Cześć YouTube, jak leci owca warszawski koks? O, dobra. Dobra. Jak się nazywa ta seria? Dźwigaj dziewczyno. Witamy was w pierwszym odcinku Dźwigaj dziewczyno. Tutaj ładnie sobie wypisaliśmy, żeby się nie pogubić. O czym mówić? To jest Kaja, moja dziewczyna, która dźwiga. Kaju, powiedz coś od siebie. Przedstaw się, masz się pierwszy punkt, przedstawienie. Dlaczego robimy ten projekt? Jakim jest Dźwigaj dziewczyno? Cele małe i duże. Okej, no to jak już owca wspomniała, jestem Kaja. Mamy teraz, nie wiem co mam powiedzieć. Spokojnie, nie stresuj się. Powoli. Ale co chcemy powiedzieć najpierw? Miałaś się przedstawić. No. No, to no powiem, nie pozdrowi że... swojej harzyformi. No dobra, no ale za chwilę powiem, czekaj. I co mam powiedzieć wtedy? Dlaczego robimy ten projekt? Dlaczego robimy ten projekt? Kaju. Stres przed kamerą. No dobra, no robimy ten projekt po to, żeby zachęcić dziewczyny, żeby dźwigały. No to tak jak owca wspomniał, jestem Kaja z harzyformi. Pozdrawiam wszystkich. Jaki mamy cel? No żeby zachęcić przede wszystkim dziewczyny do wyjścia poza strefę kardio na siłowni. No i tak jak sama mówi nazwa naszego cyklu filmów, abyśmy zaczęły dźwigać. Mhm. Dlaczego? Jak przekonasz taką panią, co przychodzi na no, siłownię chyba i widzi spoconych facetów tam chodzących wokół właśnie strefy ciężarowej, jak przekonasz taką panią? Okej, chyba najbardziej widać po efektach, nie? Że jednak trening siłowy daje najlepsze rezultaty i nie tak jak stereotypowo wiele babek myśli, że powiedzmy zacznie ćwiczyć z ciężarami, ruszy tą hantlę, gryf i nagle urośnie jak facet, kurczę, na cyklu po teściu. Nie urośnie. I... Nie urośnie, nie ma na to szans. Zostaniemy tylko i wyłącznie atletycznej, ładnej, smukłej sylwetki i widać, że jest zupełnie inny efekt niż po jakichkolwiek ćwiczeniach crossfitowych, tabatach. Właśnie tutaj sobie zapisaliśmy. Na skalpelach. I wiadomo, to jest fajne, żeby podbić sobie aktywność i spalić jakieś dodatkowe kalorie, ale jednak tą bazą powinny być treningi siłowe. Okej, czyli my chcemy przekonać panie do treningu siłowego. Tak. Drugi punkt, tutaj sobie zapisaliśmy formy okładkowe babek, nie ćwiczenia pani cychy, tylko siłka, nie bać się ciężarów.
I właśnie to, co Kaja napisała, że okej, bo są teraz, ten crossfit jest popularny, tabaty, jakieś ćwiczenia z ketlami i to jest, tak jak mówiłaś, wszystko bardzo fajne, z tym, że jeżeli mamy sobie ułożyć taką hierarchię, to Bogiem jest trening siłowy, jeżeli chodzi o rozwój sylwetki i sukcesywne dokładanie, zwiększanie ciężaru, zwiększanie objętości treningowej, tak, zapewni wam właśnie taką formę, to najbliżej tych okładkowych, a nie tak jak Mel B z początku naszego intra chociażby, czy też mówię, niektóre... Wiele znanych pań. Tak, chociażby w Polsce. No, także crossfit, okej, natomiast... Dla podbicia aktywności jak najbardziej, ale jeżeli zależy nam na ładnej sylwetce, no to ja bym stawiała jednak na trening siłowy. Trening siłowy. I tutaj od razu dam odnośnik do swojego filmu o objętości treningowej i najefektywniejszym treningu dla osoby ćwiczącej naturalnie. Także my w tej serii poruszymy, myślę, każdy aspekt odnośnie treningu siłowego, odżywiania. Bo dzisiaj chcemy tak tylko głaskać temat, a w kolejnych odcinkach chcemy głębiej w to wchodzić i rozbijemy to na segmenty. W pierwszym punkcie zapomniałaś powiedzieć twój cel, duży cel na ten rok. Jaki cel na ten rok, Sopot 2015. Czyli teraz już możemy powiedzieć, że to była ta niespodzianka, tak? Że no niestety ja w tym roku nie startuję, nikt z naszej ekipy... Kumulujemy to znaczy, siły we mnie. Tak, oprócz Kai nikt z nas nie startuje, także Kaja ratuje honor. Tak, bikini fitness. 19 lipiec? Tak, 19 lipiec chyba. Sopot. No to już wszyscy tam wiedzą, ale jeszcze tam będziemy się przypominać na fanpage'u i tak dalej. Od kiedy ćwiczysz? Może powiesz, od kiedy ćwiczysz? Okej, ćwiczę od około 3 lat. Z tym, że wcześniej to była taka typowa prowizorka. Czyli nie kontrolowałam progresów, nie zapisywałam sobie, jakich ciężarów używam. Były to typowe splity. Chciałem właśnie powiedzieć, że lamerskie splity, jak cię poznałem. Lamerskie splity. Split, czyli jedna partia raz w tygodniu. Tak, przychodziłam na siłownię i praktycznie robiłam na pałę ćwiczenia. O, tutaj może występować taka terminologia i dziewczyny już są całe roztrzęsione, ale no, dziewczyny, nie bójcie się, bo my wszystko rozbijemy na bloki, czyli to jest takie tylko intro. To znaczy takie wprowadzenie, tak jak mówiliśmy, i wszystko będzie wytłumaczone, jeżeli chodzi o dietę Kai, o trening siłowy, jak się do tego zabrać, jak ustalić swoje zapotrzebowanie i tak dalej, i tak dalej. Stycznia? Początek lutego właściwie. W styczniu to były bardziej tak, wyczajaliśmy, jak się zachowuje moja waga w zależności od treningu, od ilości cardio i od kalorii. Od tego zaczęliśmy plan treningowy, który w sumie cały czas kontynuujemy. Dołożyliśmy może 2 ćwiczenia w zasadzie. Kalorie utrzymuję od marca, te same. Waga cały czas schodzi. Ile zrzuciłaś wagi od marca, jak zaczęliśmy razem współpracować? Jak zaczęliśmy współpracować, było 61 kg. Na 1600? 1800. 1800 kalorii. Teraz mam na wadze 54-55 kg, 1600 kalorii cały czas. Okay. Głowa spokojna. A teraz, jeżeli chodzi o te kalorie, możemy liznąć temat. Jakie jest twoje główne źródło białka? I to nie, że na siłę, że ja cię... Nie, po prostu jest mi tak łatwiej. Teraz były przygotowania do matury. Ja byłam w zupełnie innych porach niż moi rodzice, powiedzmy, więc też nie miałam czasu, żeby sobie gotować, piścić nie wiadomo co. No jakoś tak przywykłam do twarogu na biału, serki wiejskie. Najbardziej mi smakowało i co? Po co drążyć stereotyp kurczaka z ryżem i warzywami, jak można w sumie w wiele sposobów. No jednej będzie... Czy zauważyłaś śluz podskórny, jak to niektórzy, no niektóre osoby z naszego środowiska określają?